Kiedy myślimy o modlitwie, warto uświadomić sobie, że nie każda modlitwa, inaczej mówiąc, nie każde mówienie do Boga jest modlitwą, która rzeczywiście do Boga dociera i Bogu się podoba. Dzisiaj, żyjąc w takiej cywilizacji, powiedzmy, łacińskiej, czyli mającej taki rys chrześcijański, rzadko mamy do czynienia z takim pogaństwem w czystej postaci. Nie ma na przykład w naszej okolicy świątyń Izydy, Zeusa czy jakichś innych bożków i nie widzimy tam ludzi, którzy w jakiś dziwny sposób oddają im cześć. Świat, w którym pisana była Biblia, jest światem właśnie takiego jednak zderzenia przeróżnych tych form religijności i wtedy ludzie Biblii mieli taki jasny ogląd rzeczywistości. Widzieli, jak można w fałszywy sposób oddawać cześć Bogu i prawdziwy. I wtedy ten kontrast był taki oczywisty dla wszystkich. Dzisiaj praktycznie wszystko, co wiąże się jakoś z Bogiem, jest uważane za religijne, a jeszcze taki synkretyzm religijny podsycany od czasów Asyżu, kiedy to papież Jan Paweł II zaprosił wszystkich przedstawicieli przeróżnych religii, żeby się razem modlili o pokój, to dzisiaj już się tak przeciętnemu takiemu człowiekowi świata zachodniego zlewa, że wszystko, co tylko gdzieś tam mówi o Bogu, to już jakie by nie było, to jest w miarę dobre i gdzieś tam, jak to mówią z kolei na wschodzie, wszystkie drogi prowadzą na górę Fidżi i gdzieś Bóg słucha wszystkich i jest mu tak ogólnie wszystko niejedno, jak do niego się należy zwracać. Dla ludzi, którzy żyli w czasach biblijnych, jest to oczywisty absurd, ale dla dzisiejszego człowieka jest to coś trudnego do zobaczenia. Czytając psalmy, natrafiamy dość często na taką frazę: śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie mu pieśń nową, włożył w usta moje pieśń nową. To są fragmenty często początków psalmów, tak się kilka psalmów właśnie zaczyna i chciałem tu położyć nacisk na to słowo nowa. Nowa to znaczy nie stara. Śpiewajcie Panu pieśń nową, to znaczy śpiewajcie mu inaczej niż śpiewaliście wczoraj. Jeszcze inaczej to mówiąc, nasza chwała, nasza radość, nasza modlitwa mają wypływać z naszego serca i z naszego przeżywania Boga tu i teraz. Nie mogą być jakimś wspomnieniem przeszłości, które my recytujemy z pamięci, albo powtarzamy po kimś, albo czytamy z jakiegoś gotowca. Nie, to ma być nowa, świeża, dzisiejsza, a nie jakaś stara, spleśniała pieśń mojego serca. Taką modlitwę chce mieć nasz Bóg. W innych psalmach z kolei czytamy, jak wyglądała religia pogańska. I oto psalm 115, czytam od 4 wersetu. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Tyle, Stary Testament, przejdźmy jeszcze do Nowego Testamentu. Tutaj Jezus tak przemówił do ludzi, którzy go słuchali na temat modlitwy. To jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 7. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. W tekstach z psalmów widzieliśmy porównanie żywej modlitwy, żywej więzi, żywej takiej przyjaźni, społeczności, jak to niektórzy mówią, z Bogiem, gdzie nasze serce może spontanicznie żywemu Bogu śpiewać nową pieśń, widząc Jego działanie. Widzieliśmy w zestawieniu z religią pogańską, gdzie ten posąg tylko wyobraża życie. Ma oczy, które nie widzą, ma nogi, które nie chodzą, ma usta, które nie mówią. I przekleństwem jest modlić się do takiego wyobrażenia Boga. Nowy Testament dodaje oczywiście wiele nowych treści na temat modlitwy, a dzisiaj chciałem, żebyśmy jakoś tak głębiej zastanowili się właśnie nad tą jedną różnicą między modlitwą chrześcijańską a pogańską. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Inaczej mówiąc, Bóg patrzy na twoje serce.
na szczerość i na mądrość Twojej modlitwy. Mądrość związana z poznaniem Jego woli. Dalej Jezus ciągnie tę myśl, mówiąc: nie bądźcie podobni do nich, do tych pogan, którzy wierzą, że przez wielokrotne recytowanie jakichś formułek zrobią wrażenie na Bogu. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Warto więc, by nasza modlitwa była świeża i nowa, tak jak wołają psalmy do nas, i by była bardzo konkretna i powiązana z żywą wiarą człowieka, a nie była jakimś monotonnym, bezmyślnym recytowaniem formułek, myśląc, że Bóg w jakiś sposób zwróci swoją uwagę na taki bełkot. Nie bądźmy w modlitwie jak poganie. Rozmawiajmy z Bogiem jak z żywą istotą, jak z kimś, kto widzi, kto może, kto chce działać w naszym życiu.